Polskie Radio Białystok. Organizowałam spotkania dla pań międzykulturowe, międzyreligijne. I ostatni piątek miesiąca spotykałyśmy się, były to różne inicjatywy, takie jak wieczorki, często gotowałyśmy jakąś wspólną potrawę. Ale to były potrawy tatarskie, jako że pani jest polską Tatarką, czy niekoniecznie? Nie, niekoniecznie właśnie, to były panie z różnych, czyli z Syrii, z Palestyny, z Krymu, z Ukrainy. Pani z Syrii na jednym ze spotkań właśnie zrobiła nam ciasteczka mamule, które pomyślałam, że dobrze by było też poprzez właśnie kulinaria pokazać, że coś innego można robić i w sumie bardzo zdrowe ciasteczka z daktylami, kruchego ciasta, czyli takie podstawowe kruche ciasto maślane, na kilogram mąki dodajemy pół kilo masła, 6 żółtek, około 200 g cukru pudru, rozcieramy z żółtkami, dodajemy do posiekanego masła z mąką, a można też użyć ksylitolu, jeśli ktoś na przykład nie może, czy tam ogranicza się w spożyciu cukru. No a same nadzienie daktylowe to jest suszonych daktyli przemielonych, tak, tu używałam termomiksu, natomiast można użyć blenderu, dodajemy troszeczkę wody i robimy taką miazgę z tych daktyli, czyli tutaj nic więcej, bo daktyle mają swój cukier taki naturalny. I czyli taki kawałeczek ciasta zawijamy, znaczy daktyle zawijamy w tym kawałeczku ciasta. Mam taką fajną właśnie od niej foremkę, udało mi się zdobyć, drewnianą. Troszeczkę folii, żeby się nie przyklejało i tak go przyduszamy. Można też użyć innej foremki, proszę bardzo, i już mamy gotowego mamula. Pieczemy w tak jak ciasto kruche, ciasteczka, czyli 200-220 stopni w piekarniku, na blasze, może być wyścielone papierem. Już wtedy już nic nie robimy z tym ciastem, nie smarujemy go, tylko w takiej formie pieczemy. A jak długo? Około 15 minut. To faktycznie bardzo szybciutko. I też można zaangażować dzieci do tego. Bardzo fajna zabawa. Ja robię to z wnuczką. Dla niej to jest i dla mnie takie fajne. Fajna zabawa z nią, tak? Czyli poprzez taką zabawę możemy coś pożytecznego zrobić. A tak wygląda już gotowe ciasteczko. Uważam, że są bardzo pyszne. Zwłaszcza te nadzienie jest takie, no uważam, że są bardzo zdrowe, tak? Nie ma dużo cukru. Właśnie osoby, które ograniczają, czyli są na specjalnych dietach. No, można użyć jeszcze innych foremek, tak? Jeśli mamy jakieś foremki silikonowe, czy po prostu takie zrobić kuleczki dla ułatwienia, tak? Ale one tutaj, tu są właśnie, to jest taka foremka specjalna do tych mamuli, czyli ciastka bardzo popularne w krajach arabskich. W Turcji też spotkałam się z nimi. Czasem gdzieś tam, jak wyjeżdżałam, to na lotnisku mamule można było kupić. No oczywiście te mamule takie kupowane nie smakują tak jak zrobione w domu. Polskie